Dzień dobry Państwu. Telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa, Ryszard Hołubowicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem o tej porze jest pan prokurator Andrzej Witkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, muszę przypomnieć i pochwalić się, że mój program z panem prokuratorem Witkowskim dotyczący postaci Lecha Wałęsy obejrzało rekordowa ilość osób na naszym kanale. Ten film zaliczył ponad 250 000 wyświetleń, czyli no mnóstwo. Panie prokuratorze, książkę pan popełnił. Pokażmy ją tutaj do kamery może. Mhm. Tytuł tej książki, to jest tom pierwszy, to jest Ścieżki Grozy. Jak pana nie znał, to on pomyślał, że to jest dobry kryminał. No ale miłośnicy kryminałów tak za dużo tutaj od razu nie znajdą. O czym jest ta książka generalnie? Książka jest ten podtytuł ze wspomnień prokuratora do spraw zabójstw. Książka przedstawia moje wspomnienia zawodowe, powiązane również w jakiś sposób z tym, jakimi drogami, jakimi ścieżkami do tego zawodu dochodziłem. Jak w ogóle zostałem prokuratorem, jaki był okres poprzedzający. To był taki dość trudny czas, bo końcówka lat 70. rozpocząłem tak zwaną aplikację pozaetatową. Tutaj troszkę na ten temat jest, jaka była dalsza sytuacja związana z pobytem w trzech, jak pamiętam, tak tutaj jest w tej książce, zakładach pracy Lublina w tamtym czasie, bo był to warunek, żeby taki jeden dzień w tygodniu sobie chodzić do prokuratury i się uczyć przyszłego zawodu. I taki mnie los spotkał, pomimo że najpierw byłem aplikantem etatowym, potem straciłem tą pozycję, musiałem taką drogę wybrać. Są podane powody, dlaczego tak było. Opisuję te powody, jakby całą genezę tego. Panie prokuratorze, jeśli pan pozwoli, wtrącę. Taka uwaga mi przyszła, jak zacząłem czytać tę książkę. No my jesteśmy praktycznie prawie, że równolatkami. Ja też kończyłem studia w drugiej połowie lat, w drugiej połowie, można powiedzieć, lat 70. Prawda? I ja nie miałem wtedy takich dylematów. Dla mnie sprawa była dosyć prosta. Ja się interesowałem, można powiedzieć, trzema rzeczami. Dla mnie była ważna matematyka, którą studiowałem, koszykówka, no i dziewczyny, to już tak prywatnie panu powiem. No ale to już tego tematu nie rozwijajmy. Ale o co mi chodzi? Że ja nie miałem dylematów takich. A pan, wybierając swoją ścieżkę kariery, stanął, tak jak czytałem z książki, przed olbrzymim dylematem. Z jednej strony prokurator, no to jest taka ktoś bardzo związany z władzą, prawda? A pan jednocześnie chciał zachować no, swoją postawę i jednocześnie pokazuje pan, jak wiara dla pana była silna. Czy mógłby pan to skomentować? Właśnie chciałbym powiedzieć, że prokurator owszem zależał od władzy politycznej w tamtym okresie i tutaj też moim celem było pokazanie tych niuansów, w jaki w ogóle sposób można było, będąc przez cały okres PRL-u bezpartyjnym, nie ulegając żadnym tego typu wpływom, a już zwłaszcza właśnie wpływom politycznym i prowadzić normalnie sprawy. To chciałem też, to było też moim celem takim, żeby to ukazać, że można było zachować swoją godność osobistą i też wiązało się to niekiedy z dużą walką, wyrzeczeniami i swoistego typu takimi konsekwencjami przykrymi w wykonywaniu swojej funkcji, natomiast wybranej, natomiast dylematu dla mnie specjalnego nie było. Poza tym wiedziałem, na jaką drogę wybieram. Wiedziałem,
na co się decyduje, ale motywacja była taka zupełnie inna. Ja widziałem siebie jako prawnika właśnie w zawodzie sądowym. Z tych trzech możliwości, adwokat, sędzia, prokurator. No właśnie. Miał pan wybór. Miałem, można było wtedy wybierać. Mnie najbardziej odpowiadała właśnie ta rola dochodzenia do prawdy, poszukiwania prawdy. No to bardzo taka. Obrońca ma bronić, sędzia ma rozstrzygać, prawda? Obrońca to jest interes klienta, poza niego wyjść nie może. Nawet pamiętam takiego pana mecenasa, który powiedział, że jego prawda nie interesuje w ogóle, bo on ma interes klienta. Natomiast sąd musi ważyć, musi dokonywać oceny, czy stan dowodowy pozwala na to, żeby zakończyć postępowanie wyrokiem skazującym, czy też należy człowieka uniewinnić. Więc tu jest ważenie. Nie zawsze świadomość tego, że czyn został popełniony przez tę właśnie osobę, koreluje ze stanem dowodowym. I wiedząc swoje, no, sędzia musi być tutaj, ważyć i dokonywać tego, tej oceny zgodnie z zebranymi dowodami. Nie zawsze to jest takie zgodne z tym, co rzeczywiście na temat tej sprawy wiemy, co zwłaszcza prokurator, który jest przekonany o tym, że jest to sprawca przestępstwa, który powinien być skazany za to, ale stan dowodowy nie pozwala, ale ja walczę o to, ja dopominam się. To jest właśnie już z kolei przeniesienie tego poszukiwania prawdy na salę sądową, gdzie już jest w innym wymiarze to wszystko się odbywa. Także ta rola dynamiczna poszukiwania prawdy najbardziej mi odpowiadała. I akurat tak się złożyło, że trafiłem, to było decydujące przy wyborze praktyk zawodowych w tamtym czasie. No gdzie chcecie? Sąd, prokuratura. No więc ja od razu prokuratura. No i znalazłem się tam. No i wtedy pąknąłem tego bakcyla. Kwestia trafienia do bardzo dobrego patrona, który mi ten zawód pokazał, że to właśnie nie jest żadna czerwona chorągiewka, żadna jakaś taka polityczna wyprawka. Natomiast jest rzeczywiście bardzo... Złodzieje, bandyci, damscy bokserzy, mordercy. No wszystko, co pan chce. No więc to właśnie było, z tym się zetknąłem. Jednocześnie mogłem obserwować, jak to, że to na co dzień, no to naprawdę w pokoju prokuratora, który na rejonie swoim wykonywał obowiązki, nie było takich elementów, żeby ktoś przychodził i mówił politycznie, ty masz to i to, tak, a tak, tak załatwić. Oczywiście to było takie jakby wstępne zupełnie pierwsze zetknięcie. Z tym taka świadomość, że to właśnie nie jest taka czerwona chorągiewka, jak to przedstawia się wtedy, zwłaszcza, bo takie opinie były na temat prokuratury i ja w jakiejś mierze podlegałem temu. No zresztą też tak to przedstawiano w środkach przekazu, że towarzysz prokurator, prawda, i to wszystko. No więc można było łatwo temu. Takie osobiste vis-a-vis zetknięcie z tą sytuacją odmieniło zupełnie mój punkt widzenia, więc dalszy okres, który mi pozostał na studiach, myślałem bardzo pod tym kątem, że właśnie trafię tam. Że chcę być. Ale jak przyszło co do czego, to zacząłem uciekać. To nie. To właśnie ja sobie będę pisał zupełnie to, co jakimś swoim zainteresowaniom dam upust, to co chcę, będę robił. A ta sprawa prokuratury, no to tam gdzieś była, no widziałem. No, a wtedy akurat byłem lektorem w kościele akademickim w Lublinie, kościele akademickim KUL. Spotkał pan tam przewodnika duchowego, tak mogę chyba określić. Świętej pamięci ojca Jerzego Świerkowskiego, jezuitę, no, który przywrócił mi to spojrzenie takie, może przez takie o wiele trudniejsze do zaakceptowania, do wyboru dla kogoś, kto się zupełnie z tym systemem, z tą ideologią, która wtedy była tak zwaną panującą, że się z tym nie identyfikował w ogóle. I co, wchodzić tam w tą paszczę lwa do tego systemu. Ale wtedy był taki argument, no słuchaj, a co mają powiedzieć, ty już te studia kończysz, a co mają powiedzieć studenci drugiego roku prawa, którzy to studiują na darmo, a ty na darmo te egzaminy zdawałeś. To była jakaś jego argumentacja.
I przekonał pan. I bardzo długo żeśmy rozmawiali. Ja mówiłem, no tak, ale ja chcę pisać, a tu jest Solidarność, ja chcę być w tym ruchu jakoś obecny. Też miałem takie swoje osobiste plany bardzo. Chciałem w ogóle jakoś pojechać z Lublina, coś wyjechać stąd, coś gdzie indziej, coś robić. Takiego, co by mnie bardzo odpowiadało. No ale wtedy właśnie pozwolił mi kiedyś mówić na siebie Jureczek, więc Jureczek mnie po takiej, pamiętam, długiej rozmowie, która do późnych godzin nocnych trwała, przekonał mnie w końcu i ja. Także to nie było bez oporów wejście tam. No ale potem jakby sprawa wróciła już i dostałem aplikację etatową, tak się złożyło. Nigdy w życiu bym nie powiedział, no ale w książce opisuję, jakie to mechanizmy zadziałały, co zaważyło. Że się zacząłem bardzo starać wtedy już. Cała ta energia taka została przerzucona na to, żeby tym prokuratorem zostać. I walczyłem o to do końca. I tak jak pan redaktor zauważył, może te pierwsze rozdziały nie są takie z taką wielką grozą, jak brzmi tytuł. Ona przychodzi. W swoim momencie to wszystko się staje. Ale wtedy łatwiej jest zrozumieć, jako że piszę to w takiej narracji wspomnieniowej, czyli jakby swoje przeżycia. Decyzje, łatwiej jest zrozumieć decyzje i pewne zaangażowanie w sprawy i tą dociekliwość i to wszystko, to co wtedy mi przyświecało, żeby te śledztwa prowadzić. Tak patrzę na to z tego dystansu. I panie Andrzeju, jak czytałem tą książkę, to znowu taka refleksja mi przyszła do głowy. Tak jak pan powiedział, można być prokuratorem i można było nie ulegać naciskom politycznym, prawda? Ale to było jak pan zaczynał, a później był stan wojenny i to wszystko prawie zmieniło. I to wszystko też szczególnie zwróciłem na to uwagę, żeby pokazać. Ja miałem to szczęście, byłem wtedy w Puławach i byłem asesorem. I miałem to szczęście, że właśnie w okresie asesury był jeden zasadniczy taki element wyłączający mnie z określonych czynności. Ja nie mogłem stosować, asesor nie mógł stosować tymczasowego aresztowania. Asesor taki troszkę asesor młodszy prokurator, taki, prawda? Taki niższy. Taki, tak, że nie wszystko może, to co tak, pan powiedział. Tak, poza tym całkowicie w pełni podlegał aprobacie szefa. Wszystko, co robił, było podlegało aprobacie. To były takie dwa elementy. Przy czym ja nie przyszedłem tam o tako, że mnie tak ładnie, tak pięknie przyjęto. Ja, żeby troszeczkę tą książkę tak może zapowiedzieć też, w mojej ocenie najbardziej prawdopodobną wersją, że ja się w ogóle znalazłem w prokuraturze jako etatowy prokurator, stały już wykonujący swoje obowiązki, zawdzięczam Solidarności. I tutaj pozostawiam temu, już, że nie został pan prawnikiem Solidarności, tak? Miałem, w jakim sensie? Tak, to wszystko przebiegało, że. Więc przedstawiam całą tą genezę, że tym prokuratorem zostałem. I tam sobie zdawano sprawę też z tego. My nie patrzmy na to w takich biało-czarnych kolorach. To inaczej to życie tworzyło przeróżne konstelacje takie sytuacyjne, faktyczne, stosunków międzyludzkich. Na tej bazie się tam dostałem też w pewnej mierze. Ja tutaj stawiam taką najbardziej prawdopodobną wersję, bo jeszcze kolejne trzy, ty ostatnia najmniej prawdopodobna, jak ja się tam mogłem znaleźć. To sobie to poczytuję, że właśnie ta rozmowa z przewodniczącym zarządu regionu środkowo-wschodniego Solidarności spowodowała, moja telefoniczna spowodowała to, że ja za bardzo szybko już stałem się prokuratorem. No ale to asesorem, a potem prokuratorem. Ale wracając. Za mną to szło. Ci, którzy mnie przyjmowali do pracy, wiedzieli, kim ja jestem, z jakiego ja jestem politycznego rozdania, że się z nimi po prostu nie zgadzam. Przepraszam, wtrącę znowu, bo pan oczywiście kończył studia na UMCS-ie, prawda? Na UMCS-ie. Tak. I pan w książce pisze, że
Pan był bliski środowisku Kulowskiemu, chociażby przez tego ojca duchowego, prawda? Przez uczestnictwo w duszpasterstwie akademickim. No właśnie, a w tym czasie no, w prokuratorze nie było na przykład żadnego prawnika po Kulu, prawda? Nie było nie, do pomyślenia wtedy tego rodzaju sytuacji. Takich rzeczy nie było. Nie, to mhm. W ogóle mogłem potem, zresztą z tamtego okresu, że stałem się podobno kandydatem na wroga ludu, jak mi potem powiedziano. No, ale jakoś to potem, dzięki temu, że właśnie przyjąłem taką drogę, te sprawy ode mnie odsunięto, tego typu różne kwalifikacji i próby wciągania tu i ówdzie na różne tam listy. Tym niemniej to za mną szło. Moi szefowie ówcześni przecież wiedzieli, kim ja jestem, skąd ja przyszedłem. Dosie było pełne i chodziło o to, żeby, no zresztą pokazuję, dlaczego w tej książce całe te perypetie dochodzenia do tego, żeby tym prokuratorem się stać i potem wykonywać te obowiązki. I miałem takiego naprawdę bardzo dobrego szefa, którego wspominam. Uważam, że to już po latach to była taka zawodowa przyjaźń, która się między nami wywiązała, że ten człowiek po prostu moją sytuację rozumiał, a jednocześnie myśmy się bardzo dobrze zgadzali w tym, jak mamy pracować. Czy to chodzi o prokuratora rejonowego z Puław? Prokurator rejonowy w Puławach w tamtym okresie, pan Wiesław Ryszkiewicz. I on w tym dniu, kiedy byli już doprowadzeni na przesłuchania osoby zatrzymane za udział w strajku w Azotach w tamtym czasie. Na ten dzień, to był poniedziałek, pamiętam, szef mnie w sobotę pracowało, polecił, żebym wykonywał czynności służbowe w jednej ze swoich spraw w Lublinie, które miałem wtedy. I był podejrzany, był aresztowany, przebywał w areszcie na Północnej. No ja wtedy właśnie dzięki tej jego decyzji zostałem odsunięty od tego, żeby w jakikolwiek sposób, czy protokołować, czy już nie mówiąc o przesłuchaniu, czy w jaki innykolwiek sposób uczestniczyć przy tych czynnościach. No pytanie teoretyczne, a jakby jednak pan musiał być, czy myślał pan o tym, jakby pan się zachowywał? Nie wykonywałbym tych czynności. To było byłoby ponad moje siły. Ja wie pan, świadomość tego, że ma pan przed sobą ludzi, którzy no za co odpowiadają? Za to, że realizują swoje prawa podmiotowe, że mają takie, a nie inne poglądy i są przez to ciągani, zamykani. Nie. Także to myślę, ktoś wziął to pod uwagę, jak ja bym się zachował, czym by to skutkowało, czy ja bym w ogóle do pracy przyjechał wtedy, w poniedziałek, to są następne rzeczy, następne. Jestem pewien tylko, że nie. Jednego pewien jestem, że nie. Natomiast w jaki sposób by to się odbywało, to nie wiem. Natomiast szef wtedy właśnie Puławski, jakby no... do przodu trochę poszedł, bo wie pan, ja wtedy już prowadziłem bardzo ciężkie śledztwo w sprawie o zabójstwo. I to śledztwo takimi, to już była ta ścieżka grozy, o której pan mówił. Już to w tym momencie, już ja już byłem na tych ścieżkach właśnie. I wszystkim zależało chyba, którzy, a zwłaszcza już szefowi rejonowemu, żeby ta sprawa została zakończona dobrze. I więc krótko mówiąc... Taką leciutką ochroną pan może był, prawda? Tak, on mnie otoczył taką tu w tym momencie. Ale on doskonale rozumiał. On mnie po prostu jakby przeniósł przyszłość, trochę wiedział, co może się stać. I to było najlepsze rozwiązanie. Znaczy, wie pan, wtedy nic nie było najlepsze, bo jak pan otwierał oczy, wyglądał pan przez okno i wychodził na dwór, to widział pan, co się wtedy działo. Pan przecież wtedy był. To były strasznie ponure, bardzo ciężkie czasy, dni okropne, taka szarówka, nie wiadomo co dalej, świadomość tego, że zaraz mogą po raz kolejny strzelać do ludzi, czy prawda. To było najgorsze, taka wojna się zrobiła, no po prostu. A jeszcze iść w paszczę lwa, wchodzić tam do tej komendy, oglądać to wszystko, tutaj też to opisuję. No tak musiałem, żeby swojego włamywacza do pedetu
w jednym tutaj z okolicznych, wtedy tak się nazywały takie domy handlowe, żeby mu zarzuty postawić, no to przesłuchać charakterze podejrzanego, to trzeba było tam być. Znaczy zarzutów nie stawiałem, był dosłuchiwany w charakterze podejrzanego, już miał wcześniej te zarzuty, więc no dzisiaj to by takich rzeczy, powiem, to by nie wziął nigdy, żaden by wlazł, by taki plankton, taki przestępcy już bierze o wiele poważniejsze historie niż wtedy złodzieje zabierali ze sklepów, także to, no ale było. I panie prokuratorze, bo teraz co, czy ważne, że trafił pan, że tak powiem, no dobrze, tak nazwę, przyjazną duszę w postaci szefa prokuratury rejonowej, prawda? On w jakimś momencie panu pomógł, ale jednocześnie zdawał pan sobie sprawę, że jeżeli trafiłby pan do prokuratury wojskowej, to takich żartów by już nie było. Takiej opcji nie było w ogóle. Nie była brana pod uwagę. Znaczy prokuratura wojskowa, prawda? Oczywiście, że tak. Wprowadzono stan wojenny. Wprowadzono stan wojenny. I dla mnie też rolę przewidziano. Też opisuję tutaj całe swoje takie perturbacje z wojskowymi, z wojskiem. To też są ścieżki grozy, można powiedzieć, bo szedłem po decyzje, o których nie wiedziałem, po której stronie się znajdę. Gdzie będę, co ze mną zrobię. Nie był pan tak zdesperowany, że był pan... Nie, tu nie było mowy nawet o tym. I tylko, że mnie zakwalifikowano do sądu wojskowego. Nie do prokuratury. Aha. To byłem bardzo zdziwiony. Kiedyś przyjechałem z Puław w styczniu, tu są daty dokładne, i jest wezwanie do stawiennictwa następnego dnia w sądzie wojskowym, na takiej komisji. Znaczy taka, to trudno, to nie była taka komisja, tak jak człowieka tam stan zdrowia i tak dalej, tylko po prostu no wcielano i tyle. No i stawiłem tam się następnego dnia, bo takie było to wezwanie dosłownie z dnia na dzień. Spotkałem w poczekalni paru swoich kolegów, którzy znani byli z takiej działalności właśnie opozycyjnej, jako prawnicy, adwokatów. Razem nas tak zakwalifikowano. No i usłyszałem tą propozycję, że będziecie sędzią wojskowym. Na razie przez miesiąc poprotokołujecie, a potem zostaniecie porucznikiem i będziecie orzekać. Więc ja wtedy miałem taki argument, który nazywam paszportem do wolności w tej książce. To znaczy kolano? Chore kolano, uszkodzoną łąkotkę, która już przez 6 lat, jakby nie było, tańcowała sobie po moim stawie kolanowym. I to nie była wymówka, rodziła to różne prawda spustoszenia. Była, prawda? To była prawda. Mhm. I ja, no to ona wymagała operacji po prostu, bo to uszkadzał się staw kolanowy permanentnie, więc ja poprosiłem o komisję. Powiedziałem, o ile wiem, no to zanim się do wojska wciela kogoś, no to on musi być zdatny do... Dobry stan zdrowia. Dobry stan zdrowia. To troszeczkę im biłem tu klina. Powiedziałem, że mam to kolano, które... Poprosiłem po prostu komisję wojskową. I tyle. Żeby mi lekarz wojskowy mógł przebadać i ocenić stan mojego zdrowia. Niczego od nich specjalnego nie żądałem. To, co byłoby ponad ich procedury, ponad normalne. I nie odpowiedziano mi. Powiedziano, żebym wracał do pracy. Wróciłem do Puław. No i wieczorem, znaczy po południu tego samego dnia prokurator rejonowy przychodzi do mnie i mówi, że panie Andrzeju, żegna pana. W poniedziałek pan się stawia do sądu wojskowego, jest nieodwołalnie. Pan tam już zostanie wcielony. Tak, takie są decyzje. Proszę wszystkie akta oddać koleżance. No, pamiętam to naprawdę, jako to była kolejny moment takiej grozy i potem kolejne ścieżki grozy, które z tym faktem musiałem przemierzać. I oczywiście świat mi się zawalił pod nogami, tak mówię. Nie wyobrażałem sobie, nie wchodziło w rachubę. Po prostu krótko, nie wchodziło w rachubę. To może to teraz tak decyzję, łatwo prawda? Mówić, tak. Ale decyzja była taka, że pod ziemię uciekam, niech mnie łapią.
miałem nadzieję, że jak już... Pan prokurator w PRL-u podjął decyzję, że jeżeli wcielą mnie do sądu wojskowego... Nie ma takiej możliwości. Ale jeżeli by chcieli wcielić, prawda, to pan się zaczyna ukrywać. Ja bym tam się w ogóle nie stawił na to wyzwanie. Od tego trzeba zacząć. Znaczy los, więc, może Bóg pana uchronił przed. Wie pan, miałem na szczęście do przemyślenia niedzielę, bo to wszystko to się wcześniej odbywało w sobotę. Wtedy soboty były normalnie pracujące. Miałem do zastanowienia, jak to wszystko rozgrywać. Przygotowywałem się do tego najgorszego wariantu i rodzinę również. No właśnie, wspomnijmy, pan dosyć młodo założył, w młodym wieku założył rodzinę, prawda? Ile pan miał lat? 21. 21. Mhm. I dosyć szybko się też dziecko pojawiło. To znaczy, nie, Agata się pojawiła w 70., przyszła na świat. W 77 roku myśmy małżeństwo zawarli, w 75. No dwa lata, tak? Mhm. Tak. Także to już była sytuacja. Czy był pan ojcem rodziny, tak, prawda? Tak. I tu stanął pan przed strasznym dylematem. Znaczy ja sobie zdawałem sprawę, że wielu działaczy Solidarności się ukrywa, że jest wojna z tym systemem, różnych ludzi na różnych stanowiskach. Różny sposób ten stan wojenny dopadł i stali się oni jego ofiarami. Mnie i tak oszczędzono w tym sensie, że miałem tą przewagę, że mogłem sobie uciec i nie być jakoś internowanym, na siłę z branki jakiejś wziętym, że mógłbym sobie to wszystko po moich przyjaciołach, różnych znajomych poukładać, gdzie będę, co czy będę. To był realny plan? To był absolutnie realny plan na tamten moment. No nie co było, pana, spytam, nie było pana innego wyjścia. Przyjęła. Ona to wszystko przyjmowała ze spokojem. I dzięki jej też taka moja zawodowa potem droga była też możliwa, jako to była taka jej subtelna obecność. Dziękuję Wuniu przy tej okazji jeszcze raz, bo pan redaktor ze mnie łzy wyciska. Natomiast dalsza sytuacja wyglądała w ten sposób, że zaświtała mi w głowie taka myśl w niedzielę. Masz jeszcze jedną szansę, żeby to wszystko uratować. Pójdź do prokuratora Borowicza. To był szef wojewódzki. Prokurator wojewódzki w Lublinie. To jest jedyny jeszcze sposób, że można to swoje dotychczasowe status quo jeszcze uratować. Tak mi przyszło do głowy, że on jako tutaj mający taką władzę nad prokuratorami, że może coś podjąć, że jedno wierzy, jak ja sprawy w Puławach prowadzę, że one są ważne, że one się rozwijają, że przynoszą taki naprawdę taki efekt społeczny, co było też moją dużą satysfakcją, że te śledztwa, te najcięższe, te skomplikowane, takiemu dopiero asesorowi wychodziły, że on może to jakoś zrozumie, jakoś się przychyli. No i właśnie rozmawialiśmy. Ja poszedłem tam i to jest kwestia, czy on będzie o godzinie 8. To się wszystko rozgrywało tak jak na tarczy zegarka. Tak. I miałem to szczęście, że szef był. Miałem to szczęście, że pani Ela, sekretarka, wyszła od niego z gabinetu i powiedziała do mnie, że szef pana przyjmie. Proszę chwilę jeszcze tylko zaczekać. No i tak też się stało. Opowiedziałem mu swoją sytuację, że o 9 mam być już w sądzie wojskowym, że proszę pana prokuratora o pomoc, jeżeli ona jest możliwa. I on tak mnie wysłuchał, to trochę trwało, jak ja mu to mówiłem. Wysłuchał i powiedział, że zadzwoni do szefa prokuratury wojskowej, to był wtedy pan pułkownik Jan Dziobal, i z nim porozmawia. Wstał od stolika, odszedł do telefonu, no i powiedział, że jest u niego prokurator Witkowski, że on bardzo prosi, że o komisję wojskową, żeby ma stawić się w sądzie, ale twierdzi, no, że stan zdrowia jest jego taki, że on prosi o komisję. I gdyby towarzysz pułkownik, jak on to powiedział, mu
rozważyć tę kwestię, to bym bardzo prosił. Ja mu bardzo podziękowałem. Oczywiście w tej sytuacji już poszedłem do, stawiłem się w tym sądzie wojskowym i była rozmowa właśnie z panem pułkownikiem. No i on do mnie powiedział tak. Wie pan, jak ja tam szedłem, po co, jak, co to dla mnie było? To wszystko pan grał. Walka była, to było postawione tak naprawdę, cała pula była postawiona z mojej strony w tym momencie. I on powiedział do mnie tak. Oczywiście mu bliżej wyjaśniłem też, bo prosił mnie, żebym przedstawił, o co chodzi. Powiedziałem mu. On jakby na tą moją nogę, na ten stan zdrowia to w ogóle nie zwracał uwagi. Tylko oni myśleli, że to jest tak, zakwalifikowali to jako no, wybieg, wymówkę. Jako wymówkę. Mm-hmm. Natomiast powiedział do mnie tak. Czy wy myślicie, że nie ma ludzi niezastąpionych? Wy nie będziecie prowadzić, to ktoś inny będzie te śledztwa prowadził. Tak, argument pan podawał te śledztwa tak, płaskie, prawda? Te argumenty podawałem, te śledztwa, które w Puławach prowadziłem. To, co mówiłem prokuratorowi wojewódzkiemu wcześniej. No i co wy myślicie, że nie ma ludzi niezastąpionych? No, ale ponieważ poprosił o komisję dla was towarzysz Borowicz, to dostaniecie tą komisję. O tak. A teraz niech pan wraca do Puław, powiedział. Czyli tak nie do końca sympatycznie. No. Czy inaczej nie mógł, jak pan to ocenia? Słucham? Czy inaczej nie mógł się zachować? Bo summa summarum okej, prawda? Oni mogli wszystko wtedy z człowiekiem zrobić. Natomiast tam nie było, to był taki czas niestety. Natomiast no nie ja byłem chyba tutaj jakimś podmiotem tego, tej rozmowy i jego decyzji, tylko prokurator wojewódzki, który swój autorytet, który wtedy miał we władzach politycznych całych i wszędzie w mieście, no postawił tu, wstawiając się. I on to wyraźnie podkreślił, prawda? Dał mi do zrozumienia, że to co ja mówię, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Natomiast, no, widzi pan, no, ja potem, no, miałem różne przejścia, były na dalszej mojej zawodowej drodze, które jakby te takie personalne uwikłania, te historie stanowią jakby taką odrębną, jedną wielką ścieżkę grozy, poza tymi już, tak jak pan powiedział na wstępie, tymi kryminalnymi uwikłaniami w poszczególnych sprawach. Są te kryminały. Sam pan powie, że są mocne, prawda, po lekturze tego. Chciałem je tak przedstawić, żeby też jakiś aspekt społeczny taki uwydatnić. Takie kwestie związane, kiedy ze sprawą kryminalną łączyła się jakaś też sprawa moralności ludzi, z takich społecznych zapatrywań, poglądów, ocen, takiej mentalności środowiskowej w określonych grupach ludności, które dotykają te poszczególne sprawy, gdzie się oczywiście gdzieś tam działy zawsze, bo sprawa karna nigdy nie toczy się w oderwaniu od takiej od tych wszystkich okoliczności, miejsca, sytuacji, od pewnych środowisk, pewnej mentalności, prawda, ludzkiej, która panuje tu i ówdzie. I chciałem, wybierając również to tak jakoś, poza tym całym elementem takiej trochę, troszeczkę takiej hitchcockowskiej robienia napięcia, prawda, bo one takie były też, pokazać również to. Więc tak myślę, że jest to napisany troszkę inaczej, prawda, ten typ narracji. Panie prokuratorze, to o książce jeszcze myślę, że będziemy rozmawiali na naszym kolejnym spotkaniu. Zachęcam pana. Dziękuję bardzo. Żebyśmy te rozmowy kontynuowali. A ja chciałem sobie pozwolić na dwie refleksje. Znaczy tak, przyznam się tak, że czytam bardzo dużo. Bardzo dużo czytam. Bardzo dużo czytam i pana się fajnie czyta. Jest to dobrym literackim językiem. Bardzo ładną polszczyzną wszystko opisane. Natomiast o dwóch rzeczach chciałem jeszcze wspomnieć. Po pierwsze, pisze pan też wiersze. I to było dla mnie duże zaskoczenie.
Ja myślę, że każdy z nas kiedyś sięgał po pióro w jakiś, zwłaszcza w okresie młodości, kiedy były jakieś takie sprawy emocjonalne. No dobrze, to ja też sięgam, pamiętam nawet coś w cytrusowym gaiku w słonecznej Italii. Jak się w jakiejś kobiecie zakochałem, to takie wiersze pisałem. Na pana to jest taka poważna liryka, to jest poezja. No tak się złożyło, że tak wiersz daje taką możliwość, żeby taką swoją ekspresję wyrazić nieco inaczej niż w prozie. Że mogę pisać używając przenośni. Moja pani profesor od polskiego w Staszicu, świętej pamięci pani profesor Maria Jedenak, nauczyła analizy wiersza. Kładła akcenty na to, że musimy mieć rytm, musimy mieć rym, musimy mieć przenośnie, musimy mieć porównania. Wiersz to nie może być takim zlepkiem, jakiś tylko zestawiem. Zwykły słów, tak. Że tutaj trzeba włożyć troszkę więcej w to. I przyznam się szczerze, że potem po latach wracałem często do tych lekcji, do jej słów. I że tak bardzo w nas, w swoich uczniach, jakby rozpaliła tą miłość do języka polskiego. I byłem szczęśliwy, kiedy właśnie po ciężkiej pracy mogłem sobie usiąść i wylać w paru zwrotkach, zdaniach te wszystkie emocje, które mi towarzyszyły i te obciążenia, te trudy. To było bardzo przyjemne zajęcie. Ale druga rzecz, którą chciałem tak podkreślić, jak czytałem, i taki jeden element naprawdę był wstrząsający. Teraz wyobrażam sobie, jak pan musiał do tego podchodzić, jak taki bardzo młody prokurator, właściwie asesor, i pana wysłali do, znaczy może nie wysłali do wypadku, ale chodzi o ten wypadek, tak, gdzie w Żółku zginęło bodajże 9 osób, prawda? Tak, tak. I pan musiał osobom, przyjeżdżały osoby krewne, krewni tych osób, które zginęły, i pan musiał tą identyfikację przeprowadzać, prawda? Masakryczna sytuacja. To była masakra. Ja wtedy przyszedłem do pracy i zobaczyłem od razu, taki szary dzień był zimowy, zobaczyłem u szefa w pokoju rejonowego zapalone światło było i cały gabinet był obstawiony torbami, jakimiś tobołkami, takimi rzeczami różnymi, takimi jak przy podróży. I tak sobie pomyślałem, o co tu chodzi? Niezła była jakaś zamieć tutaj się zrobiła, ale nie kojarzyłem to absolutnie z jakimś wypadkiem, tylko bardziej z jakimiś zatrzymaniami. No nie mam pojęcia, jakichś podejrzanych, wtedy to od razu się sprawy polityczne cisnęły, że coś, jakaś to zawierucha. No ale zająłem się swoją robotą. No i gdzieś tak koło południa zadzwonił najpierw prokurator rejonowy, potem żeśmy przy stoliku u mnie rozmawiali i on mi powiedział tak, że był ten wypadek właśnie Stężyca, gdzie pijany kierowca autobusu Jelcza wpadł na takiego blaszaka, żuka wypełnionego ludźmi, którzy wracali z przysięgi z Zamościa od swojego kolegi. Młodzi ludzie. No i tak się złożyło, że tak go zepchnął, tak go zmasakrował, że nikt po prostu nie przeżył. To inne czasy były, inne samochody inne były samochody. Dopuszczone do ruchu. Tak, Wie pan, jeśli mogę sobie pozwolić na taki wtręt. Ja pamiętam, mój ojciec był lekarzem weterynarii i pracował w zakładach mięsnych i tam taką kółko wędkarzy było. Ja pamiętam, jako jeszcze nawet nie na student, nawet licealista, kilkadziesiąt takich rejsów żeśmy odbyli, takim żukiem właśnie, takim blaszakiem. Byłem wstrząśnięty, jak przeczytałem o czymś takim, prawda? No bo to mogło się zdarzyć i wtedy szanse na przeżycie są żadne. I właśnie trzeba było, przyjechały, normalnie w takich sytuacjach dokonuje się czynności procesowych. Te zwłoki złożono w tak zwanym prosektorium Szpitala Miejskiego w Puławach. Tak zwanym, bo to było po prostu makabryczne pomieszczenie. I jakąś kłódkę zamykane. Tak. I tu mi powiedziano, że szef mi powiedział w ten sposób, że jest potrzeba okazania zwłok jednej osoby najbliższym tej zmarłej, czyli tego zmarłego w pierwszej kolejności, potem była druga osoba, już kobieta zmarła w tym wypadku.
I trzeba, żeby rozpoznała. To jest normalna czynność procesowa przy identyfikacji. Tabliczkę potem się przyczepia, że to jest już na pewno ta i ta osoba rozpoznana przez tego i tego. Z tym ojcem się potem spisuje protokół okazania zwłoki. On napisuje, że rozpoznaje jako swoją. Także to była już dalsza procedura, no ale najpierw to trzeba było okazać. Trzeba było, on przyjechał z synem drugim. Jak potem powiedział, krzyknął tak wprost do mnie już na końcu, że to trzeci, który mu został, dwaj pozostali nie żyją, miał trzech tych synów, tak przy okazji to mówię. No i prokurator rejonowy powiedział do mnie tak, że ja wtedy byłem asesorem, no bo od września to był styczeń, przepraszam, od maja, no tam troszkę więcej tych miesięcy było, ale z bardzo minimalnym stażem pracy, a czynność taka, powiedziałbym, no mocna. Co? No i on rozumiałem jego dylemat, bo on miał pewien dylemat taki duży i powiedział do mnie, że trzeba okazać zwłoki rodzinie, ale jeżeli ja chcę, to mogę odmówić. Że on mnie o to prosi, ale on mi daje prawo odmowy. Ja się mogę na to nie zgodzić. I jaka jest moja decyzja? Nie, ja mówię, ja przyszedłem do prokuratury, do pracy, to jest, brałem pod uwagę i biorę wciąż, że będę miał różne sytuacje. No tak po latach ten gest, tą możliwość odmowy widzę, że pan i dzisiaj docenia. Tak, zdecydowanie tak. Jestem wdzięczny za to. Ja bym i tak to wykonywał. To wystarczyło wydać polecenie. Tak. I zaręczam panu, żaden tu inny szef nie miałby tego typu problemów i dylematów. Z tym, żeby powiedzieć podległemu sobie prokuratorowi, młodemu czy staremu, tak. żeby iść tam ma i prawo odmówić. Mhm. Tak. No i to rzeczywiście opisuje tutaj, w jaki sposób przebiegało to okazanie pierwsze, potem przyjechała druga rodzina. Dziewczynę trzeba było pokazać, która zginęła. No i był przy tym też ten chłopak, który na przysięgę do niego jechali. I on naprawdę, to było oglądanie tego dla mnie, dla młodego, wchodzącego, jeszcze nie mającego w sobie wyrobionej, takiego doświadczenia, to jest najlepsze słowo, bo potem człowiek te uczucia wychowuje tak, że jest zupełnie tak, jak lekarze mają, to w ogóle to nie zwraca się uwagi na to. Ale wtedy to był taki moment, przy czym ja się cały czas zachowywałem tak jak nie dawałem w ogóle znać po sobie, że to coś na mnie może jakieś, bez cienia żadnej emocji, po prostu bardziej jako obserwator tego wszystkiego niż ktoś, kto by miał w jakiś sposób emocjonalnie w tym, to wykluczone było. Jeżeli już byłem prokuratorem, to musiałem takim być, bo inaczej nie można by było, nie mógłbym nic napisać, powiedzieć, jeszcze bym dopuścił do jakiejś sytuacji trudnej bardzo, bo to wie pan, to są emocje ludzkie, oni reagują, człowiek nie żyje, córka, osoba najbliższa. No, na szczęście tam były z rodziny osoby przy tej dziewczynie, które tego biednego ojca, który no straszliwie zaczął szlochać i jakoś go uspokoiły, objęły go, przytuliły. Zresztą tego młodego chłopaka w mundurze wojsk lotniczych dopiero po przysiędze w podobny sposób też go... Także bardzo się odpowiedzialnie i bardzo mi pomogły te osoby w tym, żeby tą sytuację pod względem emocjonalnym opanować. A potem też piszę, jak dalej było też w pokoju, jak to trzeba było z tymi ludźmi w tym momencie straszliwej tragedii dla nich, bo to nad ranem był wypadek, a te czynności były po południu wykonywane, także to tego samego dnia. No potem sprawa, jako że była to katastrofa w ruchu lądowym, kwalifikacja prawna, musiała trafić do prokuratury wojskowej, która zgodnie z przepisami stanu wojennego była właściwa do prowadzenia spraw o tego typu przestępstw. I do nas należało jako do rejonu zabezpieczenie prokuratury powszechnej. Przy takiej kwalifikacji czynu należało zabezpieczenie
takich elementarnych, podstawowych śladów przed utratą lub zniekształceniem, wykonanie czynności niecierpiących zwłoki, krótko mówiąc. I to wykonane zostało, sprawa poszła do prokuratury wojskowej, później do sądu. Ja sobie kiedyś właśnie czytałem sobie w gazecie, jadąc pociągiem na trasie Lublin-Puławy, wyczytałem, że sprawca tego zdarzenia został skazany przez sąd wojskowy na 15 lat pozbawienia wolności. 9 osób. Tak. Także to wymierzono mu tą górę wtedy, ile można było za ten czyn. Panie prokuratorze, dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Myślę, że sympatycznie nam się rozmawiało. Ja myślę, że następnym razem jeszcze porozmawiamy o pana książce Ścieżki Grozy, ale chciałem od pana też uzyskać przyrzeczenie, że zaczniemy powoli dotykać pewnych bieżących tematów, może niekoniecznie politycznych, i umówmy się, że to, co pan będzie mógł powiedzieć, to nam pan bardzo powie. Proszę. Dziękuję bardzo panu za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Bardzo. Państwu dziękuję bardzo za oglądanie naszego programu i do zobaczenia. Pracujemy w czwartek, czyli 2 maja. Gościmy kandydującego z jedynki z listy Konfederacji pana Tumanowicza o godzinie 15, a o 16 tradycyjnie naszym gościem będzie pani doktor Ewa Kurek i piąty już program z cyklu Żydzi w Polsce, okupacja sowiecka. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Żegna Państwa Ryszard Hołubowicz.